Zbliża się kolejny Major i chyba zgodzimy się, że będzie to idealna okazja do zarobienia po prostu pieniędzy, tak? No i tak najbardziej fajnie, wszystko spoko, ale zastanówmy się w dniu dzisiejszym, czy możemy coś zrobić przed tym wydarzeniem, żeby już zarobić jeszcze przed jego rozpoczęciem. To Heliba z ekwipunkiem, wbij kolejne Hellcase'a, otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny i teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIAKO, który daje ci darmową kasę, oraz o kodzie FIAKO 15, który daje ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Ameryki nie odkryję, jeżeli powiem, że ten turniej przyniesie nam kolejne przedmioty, tak jak naklejki czy też kapsuły. Co dokładnie dostaniemy, o tym się już zastanawiałem przy okazji tego filmu, także jeżeli jeszcze nie widziałeś, to po oglądnięciu tego zapraszam się na niego koniecznie, musisz go sobie zobaczyć. Tak czy siak, możemy zobaczyć, że w przeciągu kilku ostatnich lat dostaliśmy też kilka innych turniejów, jak możemy zobaczyć. Z każdego z nich dostawaliśmy naklejki oraz kapsułki. Wiadomo jest, że ceny tych wszystkich przedmiotów są rozsiane i tak na dobrą sprawę ciężko stwierdzić, jaka jest taka średnia wartość. Mogą być niektóre przedmioty warte kilka groszy, ale są też warte kilka tysięcy, tak jak to możemy zobaczyć tutaj. Zobaczmy sobie teraz na naklejki z Londynu, ale nie popatrzmy na nie jakoś bardziej sensownie, zobaczymy tylko i wyłącznie, w którym momencie one się pojawiają. Możemy zobaczyć, że był to 30 sierpnia 2018 roku i tą datę polecam zapamiętać. Gdyż cofamy się do Bostonu 2018, czyli po prostu w dużym skrócie do turnieju organizowanym jedna oczko przed właśnie Londynem i patrzymy, co się działo 30 sierpnia właśnie z tymi to naklejkami. Jak możemy zobaczyć, to akurat zrobiłem turbo wylew, bo możemy zobaczyć, że wtedy były te wakacyjne piki. Jakoś turbo tutaj po tym nie możemy wywnioskować jakichś ciekawszych rzeczy, ale na pewno zainteresuje nas właśnie ten to tutaj wystrzał, tak? Możemy zobaczyć, że 2 września cena mocno sobie podskoczyła i to naprawdę mocno, bo z 28 zł do 36 jest to naprawdę duży wzrost, jeżeli chodzi o taki kilkudniowy zarobek, jak możemy to sobie zobaczyć. I teraz należy sobie zadać podstawowe pytanie, co się wydarzyło 2 września. Od razu możemy zobaczyć na tej tabelce, bo to dosłownie kilka dni przed rozpoczęciem tego to właśnie Majora, także możemy to już taki pierwszy mały wniosek zobaczyć, że przed rozpoczęciem tego Majora po prostu cena leci troszeczkę do góry. Podczas trwania całego eventu cena troszeczkę spada, po to, żeby potem mieć jakiegoś minimalnego pika, ale się nie będziemy skupiać i idziemy do kolejnego przykładu. Uwaga, Berlin 2019, który wszedł na rynek z dniem, uwaga, 14 sierpnia, a zobaczymy sobie, co się, kiedy na ten turniej się odbywał. Otóż od 23 sierpnia do 8 września. I teraz sobie patrzymy na turniej poprzedzający, którym w tym przypadku będzie Londyn, o którym to już troszeczkę dzisiaj gadaliśmy. Zobaczymy, że tutaj mamy cały czas te same naklejki i możemy sobie popatrzeć na to, co się działo właśnie to w tym okresie, a było to mniej więcej tutaj. Jak możemy sobie zobaczyć, tak na dobrą sprawę wtedy ta cena w tym to właśnie okresie jakoś turbo się tutaj można powiedzieć nie zmieniła. Byliśmy zaraz po wakacyjnych pikach i możemy zobaczyć, że od tego okresu się to nie zmieniło. Jedyny spadek, który możemy wyróżnić, to jest 8 września. No jeżeli sobie patrzymy na tą tabelkę, no ta data tutaj nie jest przypadkowa, tak? Umówmy się, no jeżeli te daty się pokrywają, o czymś to musi znaczyć. No i oczywiście świadczy to o tym, że wtedy po prostu była promocja. Miała miejsce oczywiście promocja na wtedy te nowe naklejki, które to właśnie weszły, czyli na ten, jak to mówiłem już, Berlin 2019. I jak możemy zobaczyć, zaraz po tym ta cena leci troszeczkę w górę. W związku też jest czym, zobacz, że możesz inwestować na najniższym piku, tak jak to powiedzmy tutaj, 26 sierpnia, tak? 26 sierpnia, wracając z tabelki, możemy zobaczyć, że jest to dosłownie kilka dni po rozpoczęciu się kolejnego turnieju, tak? W tym momencie zaczynamy inwestować, wtedy kiedy te ceny osiągnie minimalne piki, ze względu na to, że warto wiedzieć o tym, że ludzie zaopatrują się w nowe przedmioty, nowe naklejki, nowe tam viewer pasy i tak dalej, jakieś jeszcze inne kolekcje inwestują i tak dalej, także jest duży ruch na markecie, przez to wiadomo wyprzedają starsze to przedmioty. Co mamy widzimy na tym właśnie to wykresie? Możemy zobaczyć, że kiedy ta cena spada do 12 zł, to już za kilka dni można było sprzedać ten przedmiot za dosłownie 14 zł. Czy jest to dużo? No z jednej strony jest to tam kilka procent w zależności od danego to przedmiotu, aczkolwiek warto wiedzieć, że tak na dobrą sprawę może już na tym w jakiś sposób to wykisić trochę kasy, tak? Na tym etapie chciałem się jeszcze zatrzymać nad jednym przedmiotem, a mianowicie nad pojemnikami z Atlanty 2017. Zobaczymy sobie szybko, kiedy ten turniej miał to miejsce. Jak możemy zobaczyć, to jest dokładnie ten moment. Jest to przełom właśnie, jest to końcówka tak na dobrą sprawę, jak możemy zobaczyć stycznia 2017 roku. Specjalnie patrzę na ten okres, żeby on tak na dobrą sprawę miał kompletnie pokryty tymi pikami wakacyjnymi. Także myślę, że będzie to też dla nas dość ciekawe. Mamy ten przedmiot i możemy zobaczyć coś, co chciałem tutaj zobaczyć od początku, kiedy wchodzi kolejny, a mianowicie jest to oczywiście lipiec 2017 roku, kiedy to był właśnie Kraków. Także patrzymy sobie dokładnie to na ten moment i możemy zobaczyć, a takie kapsuły, które tak na dobrą sprawę są wydane jedno oczko wcześniej niż ten turniej, możemy zobaczyć, że na podstawie tego właśnie to eventu widzimy, że mamy tutaj tendencję spadkową, tak jak mówiłem, kiedy rozpoczyna się turniej, a potem mamy troszeczkę zwyżkę i możemy liczyć na jakiś troszeczkę tutaj wzrostek. Możemy sobie zobaczyć, jeszcze raz tutaj to pokażę, mamy ten lipiec i tutaj możemy zobaczyć, że jest też wzrost od tego momentu, tak? Cena tutaj poleciała sobie dość ładnie, także o tym warto wiedzieć. Ale popatrzymy sobie jeszcze troszeczkę bardziej do przodu i popatrzmy sobie chociażby, co się działo podczas to kolejnego Majora, jakim był Boston, tak? Czyli właśnie mamy 12 do 28 stycznia, tylko że oczywiście 2018 roku, to jest dokładnie to ten moment i możemy zobaczyć styczeń, 12 możemy zobaczyć, że tutaj mamy bardzo małe, bardzo duże spadki, jak chodzi o wprowadzenie nowych to kapsułek, a następnie w momencie, kiedy mamy ten finał, kiedy zaczynają się te wszystkie promocje, możemy zobaczyć, jak duże są te spadki tutaj, tak? Co się dzieje później? No to tutaj warto też o tym powiedzieć, że to, co się dzieje później, przepraszam, gdzie jest ten moment, to jest dokładnie ten moment, styczeń, jak możemy sobie zobaczyć, możemy zobaczyć, że później ta cena przyjmuje już potem tendencję wzrostową. Możemy zobaczyć, jak w styczeń wchodziło z 18 zł, tak ta kapsuła wychodzi z 23 zł, także też warto wziąć to pod uwagę, że później, kiedy już jest jakby jeszcze jeden, jak już tak naprawdę ten Major minie, jak już wszyscy o nim zapominają i tak dalej, to warto wiedzieć, że ich cena wtedy również winduje. Oczywiście teraz powiesz, no Fiako tak na dobrą sprawę bardzo fajnie, bardzo mocno swoje strony, ale w tym czasie przecież wchodzą różne inne kapsuły, które będą warte złotówkę, bo to będzie wyprzedaż, najprawdopodobniej wartość tych to kapsułek w jeden dzień poleci ze złotówki do złote 40, a może nawet i wyżej, tak? Także mamy 50% złotu, tutaj masz jakieś małe, ile to będzie, 10%, 15%, coś takiego i tak, aczkolwiek Jeżeli chcesz się przygotować na kapsuły w tym roku, polecam Ci sprzedać na pewno te swoje starsze przedmioty jeszcze przed rozpoczęciem do turnieju, gdyż w momencie, kiedy zaczynasz robić wyprzedaż, w momencie, kiedy wszyscy robią wyprzedaż, no to wiadomo, że cena leci w dół, tak? Że w momencie, kiedy do tego odpowiednio przygotujesz, kiedy wywalisz swoje przedmioty z ekwipunku, po prostu na kilka dni wcześniej, być może, że sprzedasz je po prostu z wyższą ceną, niż później, kiedy to wszyscy się rzucą, wszyscy będą tylko chcieli jak najszybciej to quick sellować i tak dalej, no tak działa rynek, z tym się musisz pogodzić. Tak na tą sprawę opcję masz dwie i to musisz odpowiedzieć przed samym rozpoczęciem się PGL Majora właśnie to w Sztokholmie. Czy chcesz te kapsułki i naklejki, które posiadasz obecnie, czy chcesz z nimi jeszcze save'ować je dalej, czy jest szansa, że w trakcie tego eventu będziesz chciał właśnie ten kapitał wydać na coś nowego? Musisz to rozważyć bardzo dobrze, gdyż tak na tą sprawę jest owszem opcja zarobić coś mega szybko, aczkolwiek jeżeli sobie patrzysz długoterminowo, w dłuższym rozrachunku, no to może być inna sytuacja. To już jest kwestia do przeliczenia tylko i wyłącznie dla Ciebie. Jeżeli mogę dać Ci jakiegoś takiego quick tipa, ale tak jak to podkreślam, to jest quick tip i to nie jest coś turbo dobrze przeanalizowane, ale jestem wręcz przekonany, że tak to działa. A mianowicie, jeżeli masz jakieś powiedzmy to naklejki z tych takich nowszych, możesz sobie zobaczyć tutaj należy się zastanowić, czy chcesz je dalej trzymać, tak? Ja osobiście trzymam naklejki z Krakowa, ja przyjmuję taką taktykę, że połowę tych naklejek, połowę albo 1/3, jeszcze się nad tym do końca zastanawiam, nie chcę tutaj złej informacji podać, ale zastanawiam się, czy połowę, czy 1/3 tych to właśnie kapsuł, które tutaj posiadam, zamierzam sprzedać na rzecz właśnie zbliżającego się turnieju, tak? Czyli powiedzmy, jak sobie trzymam te legendy, które, gdzie jedna jest warta 68 zł, powoli zaczynam już je wyprzedawać, przez wzgląd na to, że liczę się z tym, że one mogą chwilę schodzić i właśnie sprzedaję po takiej cenie 68 zł, tak? Cena 68 zł gwarantuje mi to, że po wszystkich podatkach i tak dalej, kupię sobie coś w okolicach 55 nowych to właśnie kapsułek po cenie, jaką jest 1 zł, tak? I teraz popatrz, jeżeli sobie kupię 50 naklejek takich za właśnie tam 1 zł, tak? Liczę, że po promocji ich cena podskoczy te 50%, za tym idzie będę mógł je sprzedać za około 75 zł czy coś takiego, tak? Po wszystkich podatkach wyjdę mniej więcej na zero, jeżeli bym chciał powrotem wrócić do Krakowa 2017, także po prostu mi się to nie opłaca, tak? W związku też jeszcze część moich to właśnie naklejek, część tego co mam zostawiam po prostu, żeby to przetrwało dalej na kolejne major, żeby cena sobie dalej leciała do góry, tak jak to leci cały czas, to jest sobie pozytywnie już nieprzerwanie od kilku lat, tak na tą sprawę możemy zobaczyć jedną wielką tendencję wzrostową, no ostatnio wylew, ale to wiadomo cały rynek ma wylew, także to też się zdarza, aczkolwiek ta tendencja wzrostowa jest dla mnie wiążąca i dla mnie jak najbardziej ciekawa, interesująca i jej się staram cały czas trzymać. W związku też jest czym 1/3 albo połowę ich sobie wywalę, po prostu przeznaczę na coś nowego i zobaczę. Tak na tą sprawę jeszcze rozważam, jaką do końca przyjmę taktykę, o tym Was oczywiście będę informował, także polecam Ci być na bieżąco.